No cześć! Dzisiaj jesteśmy z Kamilem. I co? Będziemy sobie testować, w sumie testować, no w sumie testować i mieszać. Betoniarę będziemy robić z naszych liquidów Only, z Longfili naszych. Mamy całą paletę smaków, którą mamy dostępną. Czyli mamy tutaj 18 smaków naszych Longfili. Mamy tak samo naszego Eczka. Będziemy testować to na Armorze SC? Tak. Armor SC, figura Nano. Plus. Oczywiście zmienimy sobie grzałeczki, wszystko zrobimy tak, żeby test był jak najbardziej rzetelny. Smaki oczywiście jakie mamy, no to no co, no pomarańcza, lime lemonade. Day 2. Wisienka, liczy, czarna porzeczka, owoce leśne, malina. Day 3. One eternity later. Czarne owoce. No i co, będziemy sobie mieszać wszystko do jednej butli. I zobaczymy, jaka mieszanka smakowa nam z tego wyjdzie. Co, zabieramy się za zmianę grzały i mieszanie. Ja zmienię grzałę. Dawno chyba nie była zmieniana. Siup! Robimy single coila czy dual coila? Dobra, sobie duala, co? Zrobimy duala i będzie G. Aha, nie zrobię duala, bo nie mam śrubki. A nie, mam śrubkę, nieważne, jest tak wkręcona. Jezu. Nieważne. Nie będziemy tego robić, nie wiadomo w jakich proporcjach, po prostu dajemy jedną gichę do butli z każdego smaku i będzie G. Grzałki też jakie zakładamy, to są grzałki po prostu, nie wiem w jakimś opakowaniu. To są chyba PMC-ki jakieś, z tego co pamiętam. Zaraz ci powiem, co to są. Są chyba jakieś PMC coils i co? Co tu robimy, nie? Nie wiem. Wiem, że są 0,55 jedna. Masę. To spoko. 0,19 nam wyszło. Opa. Jest kolorek nawet. Od ARS-u. Ale hotspot, ja pierdolę. Mniej wad. Grzeją się równiutko. Pyk. Mamy 0,19 OMA, 53 W aktualnie. Wiadomo, że jak założymy sobie jeszcze wata, to wszystko oczywiście się zmieni. Ale mamy około 0,2 OMA oporności. Sobie zawikujemy nasze sprzęciwo. Tutti frutti, girl. Takim bananem to w sumie cedzi, ty. No ale to jest taki smak tutti frutti, nie? Lata 2000, ale w sumie pachnie jak takie tutti frutti. Mówię, że to była zlewka wszystkich olejów, które ktoś miał pod ręką i oni to zlewali. Stary, mówię, że to jest jak tutti frutti, nie? Długo jeszcze będzie się bawił? No już kończę. No musi być to dobrze zawikowane, żeby dobrze smak wszystko oddawało, tak? Wiadomo, że przecież to jest... Wszystko musi być zrobione zgodnie ze sztuką. Pyk, ucinanko. Pyk. Trochę rozczyszczamy watę. No, klasa. Klasunia. No i tak to wszystko wygląda aktualnie już po złożeniu. Fac kurwi. Dobra. Mamy ile? 75 W. Smażą fajnie. Zbieramy sobie naszego kapa. Dobra, no co no. Lecimy teścik, nie? 75 W, wyszła oporność 0,19 ohma. No i mamy tutaj naszą butlę mystery. Tutti frutti. Smakuje kurwa niczym, nie? Taka mięta. No, mięta się wybija. Dalej stary, ja nie wiem co się wybija. Mięta. Dziwne strasznie. Trochę jakby lipcy też tam czuć delikatnie. Trochę lemoniady. Wszystko się tak zmieszało, że praktycznie zerowy smak jest. Jedynie co to czuć mięta i chłodzi. Trochę tych owoców jednak jakby. Ale dziwne, nie? Ciekawe jakby to smakowało totalnie bez mięty. Co by było czuć, nie? Bo teraz ta mięta tak mocno... Chociaż w sumie to nie jest... Nie no, mięta. Słodka mięta z nie wiem czym jeszcze. Dziwne. Nie wiem, czy mam w ogóle żadnych takich różnych... Jakby trochę aloesu, kurwa. Tak? No, taki posmak mam. No, uważam, że to jest, kurwa, to stało jakbyś, wiesz, wlał wszystkie liquidy, które zostały do tanka, no w sumie to tak jest, nie? I zajarał to. Masz jakiś totalnie dziwny smaczek pojebany i nie wiesz do końca, co jarasz. Chłodne, słodkie,
I tyle. No owocowe? I dobre. W sumie nie jest stricte jakiegoś danego smaku, tylko po prostu czuć miętę i słodycz. I nic więcej. Czyli taka kurwa słodka baza. Gliceryna. Jeszcze ja uważam, że trochę czuć takich owoców tropikalnych. Tak. Da się to przejarać normalnie. Dla mnie to spoko, taką butę kurwa normalnie można wyjarać. No jarasz, no co no. Jarasz coś nie wiadomo co do końca, jest to słodkie, chłodne, miętowe. Dobre no. Słodka baza z chłodzikiem i tyle. Tak. Jak macie jakieś tam kurwa resztki swoich likwidów, zlejcie to wszystko i zapalcie i tyle, nie? Na końcu jedynie pozostaje taki owocowy posmak, ale chuj wie czego, nie? Mix. Mysany. Mysany. Ale w ogóle jak chmurzy, ty. Myślałem, że będą jakieś smaki się przebijać. Na przykład takie cukierki lodowe, że będzie je bardziej czuć. A tu jednak nie. Ale jakie... Chłodne. Gęste chmury są robione. Ale gęściwo, nie? No. Gęściwo jest niezłe, zobacz ty. To 70 na 30, stary. No, ale też te grzałeczki dają radę. No spokojnie, ty. Jezu! No co no? Dziwne, nie? Nie wiem, czegoś w sumie spodziewałem, ale za każdym buchem ja czuję coś innego teraz. Jak tak jaram, to czuję cały czas coś innego. Czuję to miętę i ten chłodzik, ale za każdym razem coś innego się tam wyłania, nie? A jeszcze niech to przestoi chwilę. Co ci to da? Właśnie nie wiem, co mam to da. Nic ci to nie da, bo tyle chwilę to stoi już kurwa z 3-4 tygodnie. No w sumie tak. A nie, naprawdę, ja spodziewałem się, że będą typowo cukierki lodowe się wybijać, jest to jednak dosyć intensywny aromat, ale to coś. Czuć tylko chłodzik, mięta i słodycz, tak jak mówiłem. Słodkie, dobre i zimne. No. I to co spoko. Większość ludzi lubi. Spoko. Fajnie, śmieszne, zabawne. Ogólnie według mnie spoko. Co to, że będziemy przedłużać wam ten odcinek? No co, no, dzieje się, co się stało. Mamy wszystko zrobione, jest zapalone. Nie wiem, no, jałowy olej, słodka baza. Słodka baza 8 na. No i nie zapominajcie o giftboxie, nie? Mamy giftboxa znowu do osoby, która w tamtym odcinku sobie, wiesz, nie? Go zgarnia. To jest ta osoba. A jak ty chcesz? Co? A, no tak, na maila, nie? No, a tam na dole jest ten mail. Tam się zgłoś do niego i sobie go odbierz. I zajebiście, będziesz mógł sobie spróbować coś, co nieco. Ty chcesz zgarnąć kickboxa? No to napisz, co miałeś dzisiaj na obiad. Pozdrawiam.